chrześcijaństwie funkcja księdza wcale nie była oczywista. W Ewangeliach nic nie sugeruje tego, żebyśmy potrzebowali w tej religii stworzyć grupę kapłańską. W literaturze II wieku nie znajdziemy jeszcze nigdzie określenia duchownych chrześcijańskich mianem kapłan. Radio naukowe. Co się więc takiego stało, że nie tylko kapłani księża w kościele są, ale i stali się grupą bardzo konkretną, zhierarchizowaną, ubraną w specyficzne stroje, a kiedyś noszącą charakterystyczne brzydkie, co miało swój cel, fryzury? Słowem, jak do tego doszło, że bycie księdzem stało się pracą na pełen etat? Skąd się wziął celibat? O to też pytam. I w jaki sposób historyk może taki proces wyłuskać, analizując stare teksty? Uwaga, to nie jest rozmowa teologiczna, a historyczna. Nazywam się Karolina Głowacka, to jest podcast Radio Naukowe, podcast napędzany przez społeczność patronek i patronów w serwisie Patronite. Odcinek 41. Zaczynamy. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowe. Włącz wiedzę. Profesor Robert Wiśniewski z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, historyk specjalizujący się w późnej starożytności i historii Kościoła. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. W tradycji Kościoła katolickiego mówi się o sukcesji apostolskiej. No to biskupi mają być kontynuatorami misji apostołów, ale wie pan, kiedy tak się patrzy na takich dorodnych biskupów, którzy są otoczeni niemalże dworami albo dworami wprost, którzy są osobami bardzo zadbanymi i dobrze, w odpowiednich strojach specyficznych, a potem się pomyśli o tych rybakach, bo tak się nam przede wszystkim kojarzą apostołowie, to pojawia się takie pytanie, co się wydarzyło w międzyczasie? Bo wydarzyło się chyba naprawdę sporo. Będziemy mówić o profesjonalizacji kleru. Jak to jest, panie profesorze? Właśnie dużo się stało, nie? Przez te stulecia. No i bardzo dużo, tak? Działo się dużo od samego początku już i właściwie cała ta koncepcja sukcesji apostolskiej, która jest czymś bardzo żywym w takiej samoświadomości Kościoła katolickiego, a stanowiła w ogóle bardzo istotny moment, istotny element sporów między Kościołem katolickim a rodzącymi się kościołami protestanckimi w XVI wieku. No ona nie jest koncepcją, która istnieje od początku starożytności. Ona bardzo wyraźnie ukształtowała nam się gdzieś tak pod koniec wieku II. Sam pomysł na to, żeby biskupi przekazywali sobie władzę przez nałożenie rąk i kierowali jednoosobowo, kierowali gminami chrześcijańskimi, jest koncepcją, która no, nijak ma się do tego, jak gminy chrześcijańskie funkcjonowały w pierwszym i na początku II wieku. My to widzimy dosyć dobrze w tekstach, które są doskonale znane, to znaczy w tekstach Nowego Testamentu, a zwłaszcza w Dziejach Apostolskich. Tam nie ma jednoosobowego kierowania gminami. Kiedy Paweł zakłada gminy w miastach Azji Mniejszej, czy w ogóle w miastach portowych Bliskiego Wschodu, to na czele tych gmin stają ludzie, którzy nazywani są różnie, albo starszymi, albo zarządcami. Te terminy swojsko dosyć brzmiące po polsku, po grecku brzmią presbiteroi albo episkopos. No to już coś się tak, zaczyna stąd właśnie się kojarzyć. No właśnie, tak, zaczyna się kojarzyć, tak, i jeżeli byśmy czytali ten tekst po grecku, to w ogóle mamy wrażenie, są, już tutaj są od początku prezbiterzy i biskupi. Już tace wyciągają. Tak, już wyciągają tace, ale tak nie jest, tak? Dlatego, że ten termin, te terminy, które dla nas brzmią technicznie, dla ludzi pierwszego i drugiego wieku brzmiały zupełnie zwyczajnie. Zarządcy i starsi. Co więcej, pisma Nowego Testamentu bardzo wyraźnie używają tych terminów zamiennie. Czyli prezbiter starszy znaczy tyle samo, co episkopos, czyli zarządca. I za każdym razem jest grupa. Nie ma jednoosobowego kierowania gminą. Przynajmniej w pierwszym wieku. Czyli taki episkopat nie ma w swojej nazwie jakiegoś rodzaju świętości, tylko raczej właśnie taką techniczną rzecz, zarządzacze
wspólnotą. A no właśnie, właśnie, bo dotyka pani bardzo, bardzo ważnej rzeczy, tak? To znaczy, czym oni zarządzają i jaka jest ich funkcja. Bo jak my dzisiaj myślimy o biskupach, w tych pięknych szatach, o których pani wspomniała, zwłaszcza szatach liturgicznych, to myślimy o nich jako o kapłanach. Ale jak patrzymy na Pisma Nowego Testamentu, to termin kapłan jest w nich i owszem używany, ale nigdy nie jest używany w odniesieniu do tych szefów gmin chrześcijańskich. Termin jest używany albo w odniesieniu do kapłanów żydowskich, albo w odniesieniu do Chrystusa, który jest jedynym kapłanem Nowego Przymierza, jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi i żadnych innych już nie potrzebujemy. Albo jeden raz w jednym z listów Piotra do ogółu społeczności chrześcijańskiej, tak, która jest cała społecznością kapłańską. Natomiast ci, którzy stoją na czele gmin, no tak, to są tacy ludzie, których funkcja jest raczej administracyjno-techniczna. Ja może to trochę trywializuję. Tak? Oni z całą pewnością są ludźmi o dużym autorytecie, z całą pewnością są ludźmi, którzy nauczają. Ale oni nie mają żadnej kompetencji, znowu byłoby przesadzone, nie mają monopolu na sprawowanie kultu. Kiedy gmina się gromadzi i kiedy gmina sprawuje swój cotygodniowy rytuał, który zacznie być nazywany wkrótce rytuałem Eucharystii, to w pierwszym wieku nic nie sugeruje tego, żeby ten rytuał był sprawowany wyłącznie przez tych prezbiteroi czy episkopoi. To zmieni się dopiero później. Czy przypadkiem w takim razie taka formuła przyjęta przez pierwsze gminy chrześcijańskie nie była pewnego rodzaju odstępstwem od tego, jak zwykle to wyglądało w innych wspólnotach religijnych? No bo chociażby z takiego literackiego czy popkulturowego myślenia, to jak mamy Egipt starożytny, no to mamy tych kapłanów jakichś tam dziwnych, tak? Łysych czy nie łysych, ale innych, specyficznych. Oni mają dostęp do pewnego rodzaju sakrum. No, jakby kategoria kapłanów jest dość powszechna. A teraz mi pan opowiada o tym, że w tych gminach chrześcijańskich ich jakby nie było. To jakby to były, strach aż tak porównywać, kooperatywy nowoczesne, lewicowe, takie można by powiedzieć oddolne. Więc na ile chrześcijanie się właśnie wtedy odróżniali od innych grup? No to zadaje pani pytanie, dotyka pani kwestii, która dla mnie samego jest bardzo ciekawa. To znaczy, na ile chrześcijaństwo, to rodzące się chrześcijaństwo jest religią takiej jak te w świecie, których się rodzi. Bo ja bym stawiała właśnie, że jest inne. Dlatego taką zrobiło furorę. Sprawa jest trochę skomplikowana, bo oczywiście, jeżeli patrzymy na religię egipską, jeżeli patrzymy na religię świata greckiego, świata rzymskiego, to właściwie kapłani są w nich zjawiskiem powszechnym. Jest ktoś, kto sprawuje kult. Tu niekoniecznie musimy mieć jakąś warstwę kapłańską, klasę kapłańską, taką jak w Egipcie, tak? Tych łysych w białych lnianych szatach. W Rzymie funkcje kapłańskie sprawowane są przez urzędników. Ale jest jakby silne przekonanie, że... Ale oni w ogóle mieli taki dość, przepraszam, powiedziałabym korupcyjne chyba podejście do bogów. My wam trochę tam sypniemy, wy nam trochę dajcie. Tam raczej takiej duchowości chyba nie było za bardzo u Rzymian. Ojej, dlaczego od razu korupcyjny, tak? Jeżeli, ja bym powiedział, kontraktualny, wydaje mi się to lepszym słowem, ale tak, to określenie, którym czasami się charakteryzuje rzymską religię, do ut des, daje, żebyś dał, tak, to jest dosyć głęboko zakorzenione w religiach świata śródziemnomorskiego. I teraz wracając do środowiska, w którym chrześcijaństwo się rodzi, do środowiska żydowskiego, rzeczywiście tam są kapłani. Ale teraz tak, są kapłani przed rokiem 70, przed tą ogromną katastrofą, która dotknęła świat żydowski, to znaczy przed upadkiem powstania, wynikiem którego jest zburzenie świątyni jerozolimskiej, to znaczy jednego miejsca kultu. I teraz tak, kiedy świątynia jerozolimska przestaje istnieć, przestaje się składać ofiary i kapłani właściwie cały czas jeszcze istnieją. Tak, są rodziny, które przyznają się do kapłaństwa, ale tracą rację bytu. Tak dokonuje się ta wielka zmiana w judaizmie, gdzie synagoga istniejąca już wcześniej, ale zastępuje w jakiś sposób świątynię, tylko że centralnym obrzędem
nie będzie już składanie ofiar krwawych, tak jak to robiono w Jerozolimie, ale czytanie słowa. Tak, najświętszym miejscem w synagodze jest Aaron HaKodesh, tak, czyli to miejsce, gdzie się trzyma Torę. I czytanie Tory, nauczanie Tory, tak, komentowanie Tory, to będzie istotą kultu. I tutaj jakby z kapłanami sprawa jest już bardziej skomplikowana. Tutaj nie do końca jest grupa ludzi, którzy monopolizują kult. Proszę przypomnieć sobie taką scenę, ewangeliczną scenę, która opisuje Jezusa na początku jego działalności w Kafarnaum. Tak, on przychodzi do synagogi i podają mu Torę do czytania. Być może scena jest wymyślona. Ale scena nie mogła być nieprawdopodobna, tak? To znaczy jeden z obecnych członków zgromadzenia mógł być poproszony o przeczytanie i skomentowanie Tory, a więc nie ma tej zarezerwowanej grupy. Więc jeśli spojrzymy na długą tradycję religii żydowskiej, to rzeczywiście kapłani są tam obecni, ale jeżeli spojrzymy na ten szczególny moment, w którym rodzi się chrześcijaństwo, na połowę pierwszego wieku, czy powiedzmy sobie drugą połowę pierwszego wieku, to widzimy, że ta religia właściwie też zaczyna się obywać bez kapłanów. I właśnie co się takiego wydarza, że jednak dochodzi do pewnego rodzaju profesjonalizacji kapłaństwa, czy też, to podoba mi się to słowo, którego pan używa, monopol. Ono chyba jest bardzo charakterystyczne i ważne w tej historii. I również być może będące źródłem różnych kłopotów współczesnego Kościoła katolickiego, ale nie wiem, czy tak daleko zamierzamy się zagłębiać, bo my raczej teraz o historii. Ale właśnie ten monopol na kult, bo monopol wiąże się z władzą właśnie. Więc to jest to ogromne pytanie. Dlaczego dzieje się tak, że pojawiają się księża i dlaczego to są faceci? To jest bardzo, bardzo długi proces, którego początki widzimy gdzieś tak pewnie w II wieku i który tak naprawdę właściwie nawet nie zakończył się ze starożytnością, ale trwał jeszcze dłużej. Tak? Proces, w którym na początku pojawi się jednoosobowe kierowanie gminą, pojawi się biskup stojący na czele gminy i ten drugi stopień hierarchii, który nazywamy prezbiterami. Proces, w którym stopniowo biskup i do pewnego stopnia prezbiterzy zaczną monopolizować kult. Proces, w którym biskup i prezbiterzy, po części również inni członkowie kleru, zaczną żyć z kultu, tak? bo ten element profesjonalizacji jest też niesłychanie istotny. I wreszcie proces, w którym te grupy zaczną się odróżniać, czy w którym ogólnie grupa kleru zacznie odróżniać się od społeczeństwa swoim ubiorem, swoim uczesaniem, albo jego brakiem, i swoimi obyczajami szerzej. Tak? I rzeczywiście koniec tego procesu doprowadziłby nas przynajmniej już do wczesnego średniowiecza, jeśli nie dalej. Tak? To nie jest jednorazowe wydarzenie, to jest długa ewolucja. Początki tego zjawiska, to znaczy to monopolizowanie kultu i stworzenie przynajmniej dwu, może trzystopniowej hierarchii, obserwujemy w II wieku. Widzimy to zwłaszcza w listach autora, który prawdopodobnie pochodził z Antiochii, być może był już takim jednoosobowym biskupem Antiochii, to znaczy Ignacego. Jesteśmy gdzieś w pierwszej połowie II wieku. Ignacy pisze listy do kilku wspólnot chrześcijańskich w Azji Mniejszej i w tych listach bardzo często powtarza: nie wolno wam sprawować Eucharystii bez biskupa albo prezbiterów. I to powtórzenie, ono się wydaje dziwne, ale dzisiaj byłoby absurdalne. Tak? No żaden biskup nie będzie pisał do wspólnoty, mówiąc, no musicie mieć księdza, żeby sprawować Eucharystię. Chyba że ta wspólnota uważa, że tak wcale nie jest i sprawuje ten rytuał bez członków kleru. I z tą sytuacją zapewne mamy do czynienia właśnie na początku II wieku. Czyli mamy jakieś początki, dyskusje. Tak, mamy ewidentnie dyskusję i mamy zmianę. To znaczy Ignacy jest zdecydowanie zwolennikiem tego, żeby kult był kontrolowany przez biskupa, tego jednego biskupa, który będzie stał na czele gminy. Ignacy zwraca się do wszystkich gmin Azji Mniejszej, mówiąc, podkreślając rolę biskupa, i znowuż to podkreślanie, że biskup jest ważny i że jest ważniejszy od innych, sugeruje, że to nie jest takie oczywiste. Jeszcze pewnie pokolenie, może dwa pokolenia wcześniej
biskupi i prezbiterzy byli nierozróżnialni. Co jest ciekawe, jest jedna gmina, do której Ignacy pisze i słowem o biskupie nie wspomina. Ta gmina to jest Rzym. Co sugeruje nam, że w Rzymie zmiana się jeszcze nie dokonała. Że w Azji Mniejszej na czele każdej wspólnoty stoi już biskup, który będzie monopolizował kult. Tak, on i podporządkowani mu prezbiterzy. A w Rzymie wszystko działa jeszcze trochę po staremu. To znaczy nie wiemy dokładnie, jak to wygląda z monopolizacją kultu, ale nie ma jeszcze jednoosobowego zarządzania gminą. To zresztą potwierdza jeszcze jedno źródło z tej samej mniej więcej epoki, czy autor nieco późniejszy, ale wykorzystujący źródła z połowy II wieku, Eusebiusz Cezarei, który mówi, że wśród ludzi ważnych w gminie rzymskiej był niejaki Markion. Dosyć zamożny człowiek, przedsiębiorca, rodem z Pontu, czyli z południowych wybrzeży Morza Czarnego. Był właścicielem statków. Prawdopodobnie swoją pozycję w kościele do pewnego stopnia zawdzięczał pozycji materialnej. I Eusebiusz mówi, że Markion został ostatecznie wykluczony z kościoła rzymskiego przez grono prezbiterów, przez urząd prezbiterów, tak? Nie wspomina o biskupie. Jeżeli patrzymy na to, co się dzieje dalej w kościele, to widzimy, że to biskup jest ten, który wyklucza z gminy. A więc w połowie II wieku ewidentnie w Rzymie biskupa jeszcze nie było. Tak? Mamy cały czas władzę sprawowaną przez grono prezbiterów. Co możemy powiedzieć o tym, jaka była przyczyna tego, że zaczęło się pojawiać taki pomysł, żeby właśnie monopolizować, żeby ktoś tym konkretnie rządził? Ja się tak upieram przy tym stwierdzeniu, że to jest kwestia władzy, no ale tak jest przecież. Skoro ja mam monopol na sprawowanie kultu religijnego, no to mam monopol na oceny, mam monopol na przyjmowanie albo wyrzucanie kogoś ze wspólnoty. No i teraz myśli pan, że ktoś się doszukał w pismach, no dla nich już starych pismach, no bo trochę minęło od funkcjonowania historycznego Jezusa i później, kiedy powstały Ewangelie, więc jakiś czas już minął. No i teraz tak, oni się doszukali czegoś w tych pismach i pomyśleli sobie, tutaj jednak nie idziemy tak, jak nasz mistrz naucza. Czy jednak wydaje się panu, że to jest po prostu taka bardzo koniunkturalny pomysł na to, żeby wychapać trochę więcej dla siebie? Ja bym nie ujął tego w tak dramatyczny sposób. Odnoszę się do pani ostatniego zdania, ale tak, to niewątpliwie jest kwestia władzy. Tak? I kwestia wyłączenia ze wspólnoty i kwestia monopolu na sprawowanie kultu, one z całą pewnością są z sobą związane. Teraz tak, czy ktoś przeczytał jeszcze raz Ewangelię i znalazł w nich coś innego niż poprzednie pokolenia? No nie bardzo, tak? Dlatego, że w Ewangeliach nic nie sugeruje tego, żebyśmy potrzebowali w tej religii stworzyć grupę kapłańską. Pośredników. No właśnie, tak, bo przypomnę, jedynym pośrednikiem jest Chrystus i żadnych innych nie potrzebujemy. Więc nie to. Mi się wydaje, że mamy do czynienia do pewnego stopnia z procesem rzeczywiście upodobniania się chrześcijaństwa do innych religii, do wykształcania w chrześcijaństwie jakby tych elementów, które są czymś właściwie dosyć normalnym, nawet powiedziałbym pewnie nie tylko w religiach śródziemnomorskich, ale w religiach w ogóle. To znaczy w chrześcijaństwie zaczyna się pojawiać i to znowuż będzie długi proces. Pojawia się kapłan, pojawia się ołtarz i pojawia się świątynia. Żadnego z tych elementów nie ma na samym początku. W pismach Nowego Testamentu tak, mamy wyraźne przekonanie, tak, że jedyna ofiara Nowego Przymierza to jest ofiara Chrystusa i żadnych innych składać już nie będziemy. Że jedynym kapłanem Nowego Przymierza jest Chrystus, a świątyni w Nowej Jerozolimie w ogóle mieć nie musimy. Tak? To Kościół jest Kościół jako wspólnota. Świątynią. Jasne. Powoli zaczyna się to zmieniać. To naprawdę będzie bardzo, bardzo powolny proces i on zacznie się w II wieku, ale on zacznie się tak trochę jeszcze, powiedziałbym, na bardzo niskim wieku, bo w literaturze II wieku
nie znajdziemy jeszcze nigdzie określenia duchownych chrześcijańskich mianem kapłanów. Tak? Nigdy nie znajdziemy określenia miejsca, gdzie się spotykają chrześcijanie, mianem świątyni i tego miejsca, przy którym sprawuje się Eucharystię, chrześcijanie nie będą nazywać inaczej niż stołem. Eucharystia jest raczej ucztą niż ofiarą, chociaż oczywiście ona od samego początku jest upamiętnieniem ofiary Chrystusa. Ale jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje we wspólnocie chrześcijańskiej, tak jeszcze pokolenie, dwa pokolenia później, jeżeli spojrzymy na drugi i trzeci wiek, na przełom drugiego i trzeciego wieku, to widzimy, że nawet w terminologii dokonuje się zmiana. Po pierwsze, zostaje wynalezione nowe słowo. Chrześcijanie ewidentnie na początku myślą, że nawet jeżeli nasi zarządcy i starsi monopolizują kult, to nie powinniśmy ich nazywać kapłanami. To słowo w jakiś sposób jest zakazane, jakoś skompromitowane. Tak? Nie ma kapłanów, nie potrzebujemy. A dlatego, że nie chcą się do innych religii upodabniać, czy nie chcą trochę zaprzeczyć temu, że to Jezus miał być tym jedynym kapłanem? Myślę, że bardziej to drugie, dlatego że oczywiście można by myśleć, że to słowo łacińskie sacerdos czy greckie hiereus, ono w jakiś sposób jest skompromitowane, bo jest używane przez funkcjonariuszy innych religii. Bezbożników, no, nazywajmy to po imieniu. Nazywajmy to imieniu przez bezbożników i bałwochwalców. Ale proszę pamiętać, że to słowo jednak jest używane w tym, co chrześcijanie nazywają Starym Testamentem, jest używane w odniesieniu do Aarona i jego synów, no więc tych, do których jak najbardziej się przyznajemy. Więc tu chyba nie było specjalnego problemu. Problem był z tym drugim elementem, który pani wspomniała, to znaczy jedynym pośrednikiem jest Chrystus, tak? I żadnych innych nie potrzebujemy. Ale jednocześnie chcemy w jakiś sposób tę naszą grupę wyróżnić. Czy ta grupa próbuje się wyróżnić? I od przełomu II i III wieku widzimy, że w odniesieniu do tej grupy w Grece i zaraz potem w łacinie zaczyna się używać słowa kleros. Kleros czy klerus w zlatynizowanej formie. Etymologia tego słowa właściwie nie jest do końca jasna. Ono nawiązuje w jakiś sposób do Księgi Liczb, w których Bóg, mówiąc do Izraelitów, pokazuje im, w jaki sposób mają rozdzielić ziemię obiecaną między poszczególne pokolenia Izraela. I mówi tak Bóg: ale pokolenie Lewiego żadnego działu ziemi, i tu jest właśnie słowo kleros, kleros znaczy tyle, co los, dział, udział. Żadnego kleros mieć nie będzie, bo jego działem jest Pan. Jego kleros jest Pan. I nawiązując w jakimś stopniu do tego zdania, chrześcijanie zaczynają mówić o tej swojej grupie, nazywając ją tym nowym terminem. Klera. Szukają podkładki. Szukają tak, szukają czegoś, co pozwoli im jednocześnie powiedzieć, tak, jesteśmy szczególni, tak, ale powiedzieć, ale my nie używamy, nie, my nie jesteśmy kapłanami, bo jedynym kapłanem jest Chrystus. Ja sobie oczywiście trochę żartuję, ale wie pan, ja tak pomyślałam, że to się mogło wziąć trochę z tego, że tych gmin było coraz więcej, więc jak każdy sobie gdzieś tam w czasie tych uroczystości Eucharystii przy stole zaczął dyskutować o tej religii, no to przecież mogło tyle pączkować tych różnych herezji. Wiemy doskonale, że pierwsze wieki to jest ogromna dyskusja, jak to wszystko w końcu powinno funkcjonować, więc może to o to chodziło, żeby byli ci biskupi, którzy jednak będą to trzymać mniej więcej w ryzach i jako tako przynajmniej ta religia chrześcijańska będzie do siebie wzajemnie podobna, że to, co się dzieje w Azji, będzie podobne do tego, w co się wierzy w Rzymie. Może tu o to chodziło. Nie, tu dotykamy następnego fascynującego tematu, to znaczy herezji. Wspaniały temat, tak? Wspaniały, ale także dlatego,
że znaczy on jest niesłychanie interesujący nie dlatego, żebyśmy teraz mieli dyskutować tak, nad tym, jak wyglądają relacje między boską i ludzką naturą Chrystusa, jak ma się Duch Święty do Syna Bożego i tak dalej. Ale kiedyś się omówimy, panie profesorze, na rozmowę, bo to jak była walka między tymi herezjami i w ostatnich momentach, jak się rozstrzygało, co jest herezją, a co idzie w mainstreamie, to jest naprawdę fenomenalna historia. Z rozkoszą. Ale teraz wystarczy powiedzieć tyle, że jakby dyskusja na temat tego doktrynalnego rozwoju Kościoła w pierwszych wiekach, ona toczy się od dawna i dotyczy właściwie tego, jak na początku, czy w ogóle na początku istniała jakaś ortodoksja, tak? Czy istniał ten, czy można mówić o herezjach jako o tych nurtach, które oddzielają się od głównego pnia, czy istnieje główny pień? No, dzisiaj właściwie coraz mocniej kształtuje się konsensus, od jakiegoś czasu już kształtuje się konsensus, że tego głównego pnia nie było. Tak? To rzeczywiście to wczesne chrześcijaństwo wygląda jak taki zagajnik raczej niż jedno wielkie drzewo ortodoksji. Zagajnik, w którym są jedne drzewka są silniejsze, drugie drzewka są słabsze, ale jest ich dużo. I to jest niesłychanie ciekawe rzeczywiście, jak ten nurt utrzymuje jedność. I jedna z odpowiedzi na to pytanie jest właśnie taka. Tak, że to jednoosobowe zarządzanie gminami, ono powstało po to, żeby zachować spójność nurtu, żeby zachować, w cudzysłowie używam tego słowa, ortodoksję. Ale można zastanowić się, czy nie było odwrotnie, czy ortodoksja nie zaczęła się kształtować właśnie dlatego, że na czele gminy stanęła jedna osoba, która była w stanie wyciąć konkurencję. Tak? Czyli powstanie monarchicznego zarządzania gminami, tak to się zwykle nazywa, nie jest reakcją na herezję, tak? Ale jest przyczyną powstania rozróżnienia na ortodoksję i herezję. Te terminy zresztą zaczynają być używane dopiero w II wieku. Zaczynają być używane właśnie w tej epoce, w której powstaje jednoosobowe zarządzanie. To ciekawe naprawdę. To jest niesamowita rzecz, jak właśnie to jest trudne dla historyków rozwikłać, co było najpierw, prawda? Co jest przyczyną, a co skutkiem. Chciałam pana zapytać jeszcze o sprawę płci właśnie. Dlaczego tak jest, że to mężczyźni są księżmi, kapłanami, biskupami w Kościele katolickim. Czy kobiety na samych początkach nie pełniły takich funkcji tych zarządców, biskupek? Mówię to z pewną ostrożnością, ale jednak jak to się stało, że właśnie mężczyźni? W końcu ta religia miała być taka inkluzywna dla wszystkich. To jest kwestia, która jest bardzo, bardzo żywo dyskutowana, bo my w ogóle mówimy o starożytności, ale oczywiście, że no z tyłu głowy mamy te spory, które toczą się dzisiaj, tak? I to są spory o przeróżne rzeczy. To są spory o to, w jaki sposób duchowni powinni zarabiać, tak? Kto powinien kierować gminą, tak? Jaka jest rola świeckich, czy biskupi są tacy ważni, tak? Czy biskup Rzymu jest ważniejszy od innych i rzecz dosyć kluczowa, tak? Czy kobiety powinny mieć dostęp do kapłaństwa. Tak? To są spory, które wszystko jedno, tak? Czy czujemy się w jakikolwiek sposób związani z Kościołem, czy nie, ale to są spory, które jakoś tam obijają nam się o uszy. I teraz tak, jak wyglądała sytuacja na samym początku? To my, patrząc zwłaszcza na listy Pawła, tak, widzimy, że szereg kobiet odgrywa w gminach pozycję istotną. I jak Paweł kieruje swoje listy do osób, które ewidentnie stoją na czele gmin, wśród tych osób są również kobiety. Proszę pamiętać, tak, my jesteśmy w sytuacji, kiedy zarządzanie gminami jest cały czas kolektywne i kiedy ci zarządcy nie monopolizują kultu. Więc można powiedzieć tak, nie ma w ogóle specjalnych powodów, żeby kobiety z tego były wyłączone. Ich rola jest oczywiście ograniczona, tak jak ograniczona jest rola kobiet w całym tym świecie, zarówno w społeczności żydowskiej, jak i w społeczności, powiedzmy ogólnie, świata grecko-rzymskiego. Kobiety nie są
całkowicie wykluczone. Tak? Jest, jeżeli spojrzymy na działalność ekonomiczną, jeżeli spojrzymy na działalność kulturalną, ale także polityczną, tak? Widzimy, że jest pewien procent kobiet, który bierze w tym udział. Ale jest on zdecydowanie mniejszy niż procent mężczyzn. W drugim wieku kobiety nam zaczynają z tej społeczności czy skierowania gminami niknąć. I to się w dużej mierze wiąże z tym procesem, po pierwsze z tym procesem ukształtowania episkopatu monarchicznego. Tak? Co innego, jak mamy grupę i wśród 7 mężczyzn znajdzie się jedna kobieta, tak? A co innego, jak mamy jedną osobę, która ma stanąć na czele gminy. I tutaj kobiecie będzie tę funkcję pełnić bardzo trudno. Druga rzecz. W momencie, kiedy dochodzi do monopolizacji kultu, to jakby zaczynają odżywać różnego rodzaju przekonania. Ja chciałem użyć słowa uprzedzenia, ale właściwie no, nie jestem pewien, czy mam prawo tak oceniać tamtą społeczność. Więc powiedzmy sobie przekonania, tak, dotyczące tego, kto może, a kto nie może. Tak, przekonania, które, jeżeli chodzi o chrześcijan, one kształtują się w dużej mierze przez analogię do Starego Testamentu. Tak, chrześcijanie mówią, i tutaj wchodzimy już w trzeci wiek, kiedy chrześcijanie mówią, no tak, no my nie mamy kapłanów, ale mamy tak jakby kapłanów w Starym Testamencie i obowiązują nas mniej więcej te same zasady. A więc mogą być nimi tylko mężczyźni. Ale oczywiście to nie jest tak, że chrześcijanie po prostu czytają, biorą do ręki Stary Testament i mówią, nie no, okazuje się, że kobiety to jednak nie. Tak? No, chrześcijanie żyją w świecie, w którym pozycja mężczyzn jest po prostu o wiele silniejsza. To ja to odczytuję w ten sposób, że po prostu kultura funkcjonowała wtedy tak, zresztą znamy to doskonale, że jednak dominowali mężczyźni. I żeby sobie to wytłumaczyć, później to trochę poniekąd dorabiano teologiczne argumenty. To jest, powiedziałbym, dosyć ogólnie w ogóle trafne spostrzeżenie, tak? że bardzo często argumenty teologiczne przychodzą po ustanowieniu pewnych praktyk natury czy to administracyjnej, czy natury religijnej. Tak? To bardzo dobrze widać na przykład z kultem relikwii. Tak? Najpierw pojawia się kult relikwii, a potem się pojawia biblijne uzasadnienie. Tak samo jest z monastycyzmem. Uzasadnienie niby zawsze było, tak? Ale praktyki przez długi czas nie powstały, dopiero jak powstały, po nie sięgnięto. Ja bym się wahał, tak? Co odgrywa tutaj rolę decydującą, ale powiedziałbym, że pewnie tak, pewnie raczej kształt społeczeństwa, a nie argumenty Starego Testamentu. Dlatego, że chrześcijaństwo, można powiedzieć, nauczyło się zupełnie dobrze sobie radzić z nakazami i zakazami starotestamentowymi, trochę jakby wybierając z nich, tak jak piękne kwiatki z łąki, to co wydawało się najtrafniejsze. Proszę pomyśleć nawet, nie wiem, o 10 przykazaniach, tak, które zasadniczo wzięte zostały ze Starego Testamentu. Cały czas ich 10 jest, ale trochę się zmieniły. Tak? Jedno wypadło. Tak? Wypadło to, które zakazuje czynienia podobizny Boga. Za to jedno inne z przykazań, które mówi o niepożądaniu ani żony, ani żadnej rzeczy swojego bliźniego, zostało rozmienione na 2, tak żeby zachować liczbę 10. Więc jasne, zakazy starotestamentowe nie były przeszkodą nie do przejścia. Tak? Raczej mentalność tej epoki była tutaj decydująca. Przy czym to nie jest tak, bo cały czas mówimy o tym zagajniku, w którym drzewka są różnej wysokości i trochę się od siebie różnią. Więc z całą pewnością, jeżeli patrzymy na drugi wiek, są gminy, w których kobiety będą odgrywać jeszcze rolę decydującą. My to widzimy w drugiej połowie III wieku w takim charyzmatycznym nurcie chrześcijaństwa, który nazywa się montanizmem. Montaniści mówili, teraz dokonuje się nowe wylanie Ducha Świętego. Teraz znowu prorokujemy, znowu mówimy językami, a to, co się dzieje teraz, poprzedza
przyjście Królestwa Bożego. To się dokona zaraz, montaniści nawet wiedzieli, gdzie to się dokona. Jest takie miasto Pepuza w Azji Mniejszej, niedawno zresztą odnalezione przez archeologów i montaniści mówili, to tu będzie Nowa Jerozolima. I w gminach montanistycznych kobiety odgrywają bardzo silną rolę. Kobiety są właśnie prorokiniami. A więc można powiedzieć, to proroctwo, tak? Proroctwo to nawet nie jest specjalnie przepowiadanie przyszłości. Proroctwo to jest mówienie w imieniu Boga. No to jest władza, to niewątpliwie, tak? To znaczy te słowa, które ja wypowiadam, to są słowa Boga. Tak? Jeżeli polemizujesz ze mną, to nie ze mną polemizujesz, tylko polemizujesz z Bogiem. Bardzo wygodne. Tak, i kobiety z całą pewnością odgrywają tutaj rolę istotną. Ja tak sobie myślę, że można by trochę jakoś przeredagować ten dekalog. Wie pan, to od dzieciaka zawsze mnie jakoś zgrzytało to sformułowanie ani żony, ani żadnej rzeczy, bo to jakoś mi się wydawało, że to jest na jednej półce w takim razie i ewidentnie słychać, że to jest do facetów wszystko, no bo nie, wiadomo. No dobrze, ale to redakcję zostawiam wspólnotom religijnym. My tu o historii rozmawiamy z perspektywy naukowej, nie teologicznej. Czy w takim razie jesteśmy w stanie opowiedzieć, kiedy jest taki czas, kiedy bycie już tym prezbiterem, księdzem, kapłanem jest taką full-time job, pracą na cały etat i że to już jest właśnie powszechne. Czy wiemy, kiedy to już tak funkcjonuje w Europie? Tu musimy przeskoczyć parę wieków znowu. Dlatego, że jeżeli patrzymy na drugi wiek, czy na trzeci wiek, czy nawet na początku IV wieku, tego z całą pewnością nie ma. Ale to jest takie łączone, przepraszam, jeszcze wejdę w panu słowo, to jest takie łączone, że się człowiek zajmuje jedną rzeczą, a przy okazji jest tym duchownym? Jak to wygląda? No tak, bo proszę pomyśleć właściwie, ile czasu to człowiekowi może zająć, tak? Jeżeli mamy 200, powiedzmy sobie gminę, która składa się z 200, 250, no może 300 osób, pewnie gminy są różnej wielkości. Niech będzie gmina, która się składa nawet z 2000 osób. I w tej gminie mamy biskupa i jeszcze paru prezbiterów. Co oni właściwie mają do robienia w ciągu tygodnia? Eucharystia jest sprawowana tylko raz. Tak? My widzimy, że to się zaczyna zmieniać, ale zaczyna się zmieniać dopiero w IV wieku i to nie wszędzie. Tak? W końcu IV wieku w Rzymie na przykład cały czas nie ma liturgii codziennej. A więc raz w tygodniu Eucharystia. Tak? No pewnie się do tego trzeba jakoś przygotować, jakieś czytania wymyślić, bo tutaj nie ma żadnego formularza. Pewnie jakieś kazanie przygotować, ale to jeden człowiek z tego grona musi to zrobić. No, pewnie biskup, prezbiterzy nie. Co więcej? Spowiedzi chyba jeszcze nie ma długo, nie? No właśnie. Spowiedzi nie ma. Śluby? Ślub jest dla Rzymian jest uroczystością o charakterze rodzinnym i żadna osoba z zewnątrz nie jest w to zaangażowana. W IV wieku zaczyna się błogosławienie małżeństwa, ale to są same początki. Nie ma też na początku nie ma też raczej pogrzebów, w które zaangażowani byliby. To może chociaż chrzty. Krzest, jasne. I to jest właściwie jedyna rzecz, która się powtarza. Tak? Ale powtarza się niespecjalnie często, tak? No bo po chrzcie człowieka raz w jego życiu. No więc proszę pomyśleć o tej kilkusetosobowej gminie, tak, ile ona może dostarczyć pracy. No stosunkowo niewiele. Tak? Co więcej, jeżeli ta gmina nie jest specjalnie duża, no to ona nie jest też w stanie utrzymać kogoś, kto będzie zajmował się wyłącznie sprawami religijnymi. Więc z całą pewnością przed legalizacją chrześcijaństwa nic nie sugeruje nam tego, żebyśmy mieli kler profesjonalny, to znaczy taki, który zajmuje się wyłącznie sprawami duchownymi i z tego żyje. Ci ludzie cały czas mają swoje zawody świeckie, ewentualnie niektórzy z nich nie mają zawodów, bo są po prostu ludźmi dosyć bogatymi. I pewnie w III wieku w miastach takich jak Rzym, takich jak Aleksandria, takich jak Antiochia, no to nie bierze się na biskupa człowieka z ludu, który szyje buty, tak? Bierze się człowieka, który pewnie ma porządny majątek. I to nawet nie chodzi o ten jego majątek, tylko chodzi o to, że w tym społeczeństwie wykształcenie idzie w parze z statusem społecznym i materialnym. To znaczy, jeżeli chcemy człowieka, który będzie umiał wygłosić dobre kazanie, który będzie znał literaturę, no to musimy wziąć człowieka z elity. Ale to w takim razie
taki wniosek się trochę nasuwa, że obrastanie Kościoła katolickiego w różne sakramenty właśnie, bierzmowanie, komunie pierwsze, śluby, spowiedzi, to jakby coraz więcej tych obowiązków, jakie są potrzebne, jakie powinna wykonywać osoba, która ma właśnie ten monopol, ponieważ jest naznaczona, czyli jest kapłanem, że to trochę jest właśnie wtórne, czyli że wytwarza się jakaś grupa tych, którzy są duchownymi i po to, żeby oni mogli się zajmować tylko tym, ale mieli co robić, to są dorabiane właśnie te wszystkie rzeczy. Taka jest kolejność? No, ja na tę koncepcję religii jako wytworu kleru raczej nie jestem chętny się zgodzić. A w każdym razie myślałbym, że to byłoby pewne uproszczenie. Mi się wydaje, że kształtowanie się tych rytuałów, ono wynika z... zarówno z pewnych interesów kleru, które z całą pewnością są, ale wynika także z potrzeb ludzkich. Tak? Czyli to równoległe są procesy. Tak mi się wydaje. Tak? I powiedziałbym, że jak ludzie oddają święconki do tego, żeby zostały spryskane wodą w sobotę wielkanocną, no to nie jest tak, że kler ich w to wrobił po to, żeby można było postawić obok tych święconek puszkę i tak naprawdę to jest istota tego rytuału. Nie, znaczy ludzie chcą rzeczywiście, żeby rytuały religijne przenikały różne sfery ich życia. Tak? I ja bym raczej tutaj widział największą siłę, najważniejszą siłę napędową. Natomiast my rzeczywiście w IV wieku tak, widzimy dwa zjawiska. Tak? Znaczy widzimy, że tych rytuałów zaczyna być coraz więcej, chociaż cały czas nie jesteśmy jeszcze na tym poziomie, na jakim jesteśmy w średniowieczu czy w epoce nowożytnej. I po drugie widzimy, że przynajmniej w niektórych miejscach kler zaczyna być klerem pracującym 8 godzin dziennie, tak, i zastanawiam się, ile dni w tygodniu. Z klerem to jest dosyć skomplikowane. No nie, no 8 godzin to pan jednak trochę historycznie powiedział. 8 godzin to kiedy żeśmy wymyślili? Ho, 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 jeszcze wiele lat minęło. Oczywiście, że tak, ale niech będzie full-time job, tak, określenie, którego pani sama użyła. Ono mi się bardzo podoba. To jest zresztą znowuż zjawisko, które wygląda trochę inaczej w gminach różnego typu. Ja ostatnio próbowałem zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda w Rzymie. Zacząłem liczyć duchownych w Rzymie po to, żeby zobaczyć, czy oni byli w stanie obrobić jakby to wszystko, co mieli do zrobienia, pozostając z takimi amatorami, którzy parę godzin w tygodniu poświęcają na funkcje duchowne. I wydaje mi się, że tak, w III wieku nie ma wątpliwości, że tak jest. Tak? W III wieku, my to wiemy dokładnie, w połowie III wieku w Rzymie jest 46 prezbiterów i jeden biskup. Nie wiemy, ile osób liczy wspólnota, ale to jest pewnie 20 parę tysięcy. Tak, biorąc pod uwagę to, że Eucharystia jest raz w tygodniu, biorąc pod uwagę, że większości tych rytuałów, o których mówiliśmy, jeszcze nie ma, z całą pewnością to nie wymaga od nich więcej niż kilku godzin pracy tygodniowej. Ale jeżeli spojrzymy na wiek IV i wiek V, my nie mamy właściwie, prawie nigdy nie mamy dokładnych liczb, nie mamy list duchowieństwa rzymskiego, ale z różnych przesłanek jesteśmy w stanie, korzystając z różnych przesłanek, jesteśmy w stanie obliczyć, ile tych duchownych jest. To widzimy rzecz zaskakującą. Tak, pod koniec IV wieku ich cały czas jest, prezbiterów cały czas jest w Rzymie 50, mniej więcej. A proszę zobaczyć, tak, pod koniec IV wieku jesteśmy niemalże 100 lat po legalizacji chrześcijaństwa. Nic dramatycznego z Cesarstwem Rzymskim i z samym miastem się jeszcze nie zdarzyło. Tak? To miasto nadal ma pewnie około 1 miliona mieszkańców. Ale o ile w połowie III wieku wśród tych mieszkańców było może 2% chrześcijan, to pod koniec IV wieku będziemy mieli pewnie 70% chrześcijan. Tak? Niech będzie 50%. I to znaczy, że o ile w połowie III wieku mieliśmy jednego prezbitera na kilkuset ludzi, to teraz mamy jednego prezbitera na 10 tysięcy, a może nawet więcej ludzi. I zaczynają dochodzić nowe rytuały. Pogrzeb na przykład, który zajmuje sporo czasu. No, odprowadzić zwłoki w jedną stronę, wrócić,
postać tam jednak chwilę, odmówić modlitwę, no to zajmuje czas. Tak? Coraz więcej ludzi będzie chciało, żeby błogosławić ich małżeństwo. Chorzy będą chcieli, żeby ich odwiedzić. Tak? Te rytuały się rozwijają, a liczba prezbiterów pozostaje bardzo ograniczona. I to oznacza, że oni muszą przejść na profesjonalne życie duchowieństwa. Tak? To jest ich zawód. Co ciekawe, tak samo jest w innych dużych miastach. W małych miastach, no, powiedziałbym tak pół na pół, a we wsiach, my to widzimy zwłaszcza w Egipcie, z którego mamy bardzo, bardzo dobre dane, wygląda na to, że duża wieś egipska, która liczy nawet może z 5000 mieszkańców, ma kilkunastu prezbiterów. Tak? Co oznacza, że oni cały czas funkcjonują w tym systemie, że jeden prezbiter przypada na 200-300 osób i cały czas, i oni w tej wsi będą kupcami, szewcami, garncarzami, czy będą wykonywać inne zawody. No to od tego już, od tej sytuacji, której pan opowiadał, że jest coraz więcej właśnie pracy, to już jest prosta droga do powstania seminariów, czyli kuźni po prostu kapłańskich. Wiemy, kiedy one się zaczęły pojawiać? Czy to raczej było tak amatorsko długo, że no tutaj jesteś, kręcisz się blisko kościoła, to zrobimy cię prezbiterem. No, jak to mogło wyglądać? Tak, ja bym nie użył słowa amatorsko. Ja bym powiedział bardziej rzemieślniczo może. Tak? To jest przyuczanie przy zawodzie. Mistrz i uczeń. Tak, tak. Czasami nawet mistrz i uczeń, jednocześnie ojciec i syn. Tak? Dlatego, że rzecz wygląda różnie. Tak? W IV wieku zaczyna się powoli kształtować pomysł na celibat. Tak? Na razie pomysł... Jest niechętnie przyjmowany przez praktykujących duchownych. Niechętnie. Zresztą ten pomysł, on, nawet ta praktyka, ona się będzie powoli zmieniała, tak? Bo na początku celibat zaczyna oznaczać raczej powstrzymanie się od seksu, a nie rezygnację z małżeństwa. Ale tak, my widzimy na przykład, to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, jeżeli się ogląda inskrypcje nagrobne z miast różnych części Azji Mniejszej. Niesłychanie często widzimy, że inskrypcja nagrobna jest wystawiana przez syna prezbitera ojcu prezbiterowi. Tak? Uczył się przy tacie, uczył się czytać, tak? Uczył się stawiać kielich w odpowiednim miejscu i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście to nie musi być, nie musi pozostawać w rodzinie. Tak? W Rzymie my widzimy, że biskupi tego miasta, a czasami nawet akta synodów, wielokrotnie powtarzają, że trzeba całą tę karierę duchowną przebywać od samego początku, tak, sprawując kolejne stopnie kleru. I znowuż, z tego ciągłego powtarzania, my widzimy, że za bardzo tak nie jest. Tak? Oczywiście, tak, jeżeli mamy syna szewca, który kręci się wokół kościoła, no to mu mówią, no to dobrze, to na początku tam ostiariuszem będziesz i będziesz otwierał drzwi i zamykał. No ale jak przychodzi syn senatora, no to nie powiedzą mu przecież czegoś takiego. No to dostanie raczej godniejsze miejsce, czasami dostanie je, kiedy jest już człowiekiem dorosłym. Więc ludzie z różnych powodów, albo dlatego, że ich status społeczny jest taki wysoki, albo dlatego, że są uważani za bardzo pobożnych, tak? Wskakują na wyższe szczeble hierarchii. Ale zasadniczo pomysł jest taki, żeby uczyli się przy zawodzie. Tak, żeby uczyli się przy starszych. No to skąd ten nieszczęsny celibat? Czy to prawda, że po prostu poszło o pieniądze i majątek kościoła? To jest skomplikowana sprawa i myślę, że to jest jeden z powodów. Chodziło o to, żeby nie dziedziczyły dzieci kapłanów majątku kościoła. Tak się powszechnie uważa i właśnie o to pytam. Tak, to z całą pewnością jest jeden z powodów. Tak? Dlatego, że my widzimy, że kościół począwszy od IV wieku zaczyna akumulować różnego rodzaju dobra. Przede wszystkim, czy najważniejsze z nich są dobrami ziemskimi. Ale ludzie zapisują w testamentach, czy obdarowują kościół przy innych okazjach, ale jednocześnie majątki z kościoła wypływają. Tak? I my widzimy właśnie, że one wypływają przez dzieci.
I dlatego zresztą w kanony synodalne bardzo długo nie potrafił znaleźć innego rozwiązania dla tej sytuacji, jak to, żeby skłaniać dzieci duchownych, żeby, czy synów duchownych, żeby zostawali duchownymi. Bo wtedy wszystko jest w porządku. Tak? Wtedy mają tę ziemię, którą cały czas mieli, tak? ale ziemia jednocześnie z kościoła nie wychodzi. Tak? Problem jest wtedy, kiedy dziecko chce zacząć jakąś inną karierę i uważa, że ziemia właściwie jest jego, tak? Bo wcześniej była jego taty. I teraz radykalne rozwiązanie to jest zrobić tak, żeby po prostu tych dzieci nie było. Tak? Koniec, cześć. Ale proszę zobaczyć, że ten wczesny pomysł na celibat, który mówi małżeństwo tak, ale seks w czasie sprawowania funkcji nie. No to co to za małżeństwo? No to. No dobrze, ale teraz mówimy nie o małżeństwie, tak, ale o kapłaństwie. Więc o małżeństwie możemy przy innej okazji. Wracając do kapłaństwa. Teraz tak, ten pierwotny pomysł na celibat jest, on nie wyklucza posiadania dzieci, bo on mówi tak, seks nie w czasie sprawowania urzędu, ale jeżeli mieliście dzieci wcześniej, to wszystko w porządku, tak? Nie ma żadnego problemu. Więc on nie rozwiązuje tej kwestii. Tak? Oni mogą naprawdę ten celibat zachowywać, a i tak mają tych synów, tak? Którzy będą wyprowadzali ziemię z kościoła. Pewnie są jeszcze inne powody. Tak? I tutaj akurat jednym z nich z całą pewnością nie jest nawiązanie do Starego Testamentu, bo w Starym Testamencie nie ma żadnego problemu. Tak? Duchowni czy kapłani starotestamentowi dzieci mają. Pewnie mamy do czynienia z kompozycją różnych czynników. Znaczy, po pierwsze, mamy coraz mocniej zakorzenione to przekonanie, że Eucharystia jest ofiarą, jest rytuałem, który jest zbawczy dla człowieka, ale też strasznie niebezpieczny. Proszę pomyśleć o tych cudach eucharystycznych, które my znamy głównie z epoki nowożytnej, tak? ale one zaczynają się już w starożytności. Tak? Jeżeli się człowiek nieczysty zbliży do Eucharystii, to go może pokarać. Przy codziennym sprawowaniu Eucharystii, to jakby to w ogóle wyklucza seks. Tak? I to jest jeden z powodów. Drugim powód jest taki, że od IV wieku mamy niesłychanie dynamicznie rozwijający się w chrześcijaństwie nurt monastyczny. Tak? Życie mniszek. To jest coś, czego nie było we wczesnym chrześcijaństwie. To się pojawia w IV wieku. I początkowo życie kapłanów, którzy żyją w świecie ze wspólnotą, i życie mnichów to jest coś zupełnie oddzielnego, ale te dwie grupy zaczynają się przenikać. Jesteśmy na początku tego procesu, który dzisiaj właściwie te grupy połączył w sposób nierozróżnialny. Tak? Właściwie dzisiaj no mało naprawdę zdarza się zakonników, którzy nie byliby kapłanami, i w takim powszechnym rozumieniu właściwie te dwie grupy ze sobą są utożsamiane. A więc mamy do czynienia z taką monastycyzacją kleru. I to jest pewnie kolejny powód. Monastycyzacją, czyli też ascetyzacją, rozumiem. Tak, czyli ascetyzacją, tak. Ja bym nie lekceważył tych spraw majątkowych. Ja myślę, że one odgrywają dużą rolę, ale to nie jest jedyny powód pojawienia się celibatu. Do tego obrazka, od którego wyszliśmy, czyli współczesnych biskupów, jeszcze nam do uzupełnienia tego obrazka brakuje strojów. Co się takiego wydarzyło, że postanowiono inaczej ubierać kler, i czy to od początku były właśnie takie długie sutanny? O, nie. Proces powstawania stroju specyficznie duchownego jest procesem długim i powiedziałbym w ogóle dosyć powolnym i zaczynającym się nawet późno. To znaczy z całą pewnością pojawia się strój liturgiczny, tak? czy pewne elementy stroju liturgicznego, ale ich również nie widzimy przed IV wiekiem, a i w IV wieku to są same początki. Ale w momencie, kiedy duchowny wychodzi na ulicę, on jest absolutnie nie do odróżnienia w IV czy V wieku. Ja, czytając Akta Synodalne, właściwie jakby takie pierwsze miejsce, w którym widzę, że duchowny musi się odróżniać na ulicy, jest kanon synodu w Mâcon w Burgundii, pochodzący z 585 roku. Kanon, który mówi o tym, jak należy pozdrawiać duchownego, spotkawszy go na drodze. I przewiduje różne sytuacje, że duchowny jest na koniu, a świecki pieszo, albo odwrotnie. To taki savoir vivre jest. Tak, jest bardzo piękny. Należy skłonić głowę, należy ucałować, należy zejść z konia, jeżeli się na nim siedzi. Ale co jest istotne?
jeżeli spotykamy duchownego na drodze, to znaczy, że możemy go rozpoznać. Tak? To znaczy, że on może wyglądać, że on musi wyglądać inaczej. Tylko, czy on ubrany rzeczywiście jest inaczej. My mamy, owszem, mamy nawet wcześniej pewne regulacje, które mówią, że duchowny nie może się ubierać w pewien sposób, tak? Które mówi, że na przykład nie może nosić zbyt jaskrawych szat. Ale to jest raczej regulacja czysto negatywna, tak? To znaczy, jeżeli się spotka rzeczywiście kogoś, kto jest ubrany na pomarańczowo, to można domyślać się, że ten ktoś nie jest duchownym, ale jeżeli się spotka kogoś ubranego na szaroburo, to same te kolory nie czynią go jeszcze duchownym. Według tego synodu z Macon, musiało być coś takiego, co pozwoliło jednoznacznie duchownego zidentyfikować. Ale jest jeszcze jeden element poza strojem, który pojawia się w VI wieku i który być może mieli na myśli autorzy tego kanonu. To znaczy specyficzny sposób ostrzyżenia, właściwie wygolenie czubka głowy, czyli tonsura, która nie wiadomo właściwie, w którym momencie dokładnie powstała i my nie widzimy samego aktu jej powstawania, ale to ciekawe, w końcu VI wieku, jak spojrzymy na Galię, jak spojrzymy na południowo-wschodnią Azję Mniejszą, czyli gdzieś tam dzisiejszą południowo-wschodnią Turcję, czy jak spojrzymy na tereny dzisiejszego pogranicza Syrii i Iraku, wszędzie tam tę cenzurę już widzimy. Tak? Znaczy, nagle coś się zaczęło dziać i to powstało albo w różnych miejscach jednocześnie, albo rozprzestrzeniło się. Moda to potęga, panie profesorze, tylko dlaczego akurat taka niekorzystna fryzura? No właśnie. No bo przepraszam, nikomu jednak do twarzy w takim czymś, proszę wybaczyć wszystkich lekko łysiejących, no, będzie. Ja w pełni się z panią zgadzam. Ja myślę, że być może o to właśnie chodziło. To znaczy, ja bym powiedział, że tak. Jeżeli spojrzymy, bo oczywiście jest wiele grup zawodowych, które próbują się wyróżniać strojem, tak? Jeżeli spojrzy się, bo ja wiem, na marynarkę wojenną, tak? Czy w ogóle na armię. Czy nawet, proszę sobie wyobrazić, taki stereotypowy, nie do końca prawdziwy, ale nie całkowicie nieprawdziwy, taki stereotyp profesora w marynarce tweedowej i z muszką, prawda? Różne grupy profesjonalne starają się pokazać, że czy ludzie z tych grup starają się pokazać, że do nich przynależą. Ale strój jest bardzo wygodnym wyróżnikiem, bo pozostańmy przy oficerze marynarki wojennej. Tak? Jeżeli oficer marynarki wojennej postanowi pójść gdzieś, gdzie może i nie powinien chodzić, tak? a gdzie chodzić lubi, to nie ma nic prostszego jak zdjęcie munduru i nikt go nie rozpozna. To samo jest z duchownym. Ale proszę sobie wyobrazić teraz sytuację, tak, że ostrzyżemy temu człowiekowi czubek głowy. No to czapkę założy. No dobrze, jeżeli myślimy o tym samym miejscu, do którego nie powinien chodzić, a pójdzie i będzie siedział cały czas tam, siedział w czapce, będzie wyglądał nieco śmieszniej. Sytuacja może być nieco krępująca. Więc ja bym powiedział, że sutanna jest dla tych, którzy chcą wyglądać inaczej, a tonsura jest dla tych, którzy mają wyglądać inaczej, niezależnie od tego, czy chcą, czy nie. I mi się wydaje, że tonsura w VI wieku jest tym elementem wyglądu, który jest narzucony klerowi przez zwierzchników. Jest sposobem kontrolowania kleru przez biskupów, a to z kolei się wiąże z innym zjawiskiem, które mniej więcej w tej epoce się pojawia, to znaczy wychodzeniem kleru poza miasta. Tak zaczyna się proces chrystianizacji, czy trwa już od jakiegoś czasu proces chrystianizacji wsi, ale ci prezbiterzy, którzy kierują kościołami gdzieś tam odległymi od miasta, oni cały czas podlegają biskupowi, ale biskup nie bardzo ma możliwości, nie ma możliwości ich pilnowania. Tonsura mu w tym pomaga. A biskupi też mają tak
wygolone włosy, czy oni akurat tylko w sutannie? No właśnie, z biskupami to być może jest jeszcze ten problem, który pani poruszyła przed chwilą. Ci panowie są czasami troszkę starsi już i być może oni niekoniecznie muszą sobie cokolwiek wygolać. Jedną z takich najwcześniejszych ikonograficznych poświadczeń tonsury jest mozaika z kościoła San Vitale w Ravennie, gdzie widać niejakiego biskupa Maximusa w otoczeniu kilku diakonów. I wszyscy mają czubek głowy bez włosów. I u diakonów on wygląda na wygolony. A u biskupa on wygląda na zupełnie naturalny i związany z wiekiem. Tak to wygląda. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze Radia Naukowego, długa, fantastyczna historia tego, jak rozwijało się to od, można by powiedzieć, amatorki społecznictwa, może tak ładniej ujmę, społecznej funkcji duchowej do pełnej profesjonalizacji. A opowiadał o tym wszystkim profesor Robert Wiśniewski z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie dziękuję, panie profesorze. Jak już pan wpadł w sidła Radia Naukowego, to już pan nie umknie, więc słyszymy się w następnych odcinkach. Dziękuję serdecznie. Będę zachwycony. Ja dziękuję. Radio Naukowe. Włącz wiedzę. Nauki historyczne są niełatwe, bardzo pracochłonne i fascynujące. Nieraz się będą w Radiu Naukowym pojawiać. Przy okazji na koniec ogłoszenie. Pisałam o tym na Facebooku, ale może nie wszyscy widzieli. Reorganizuję Radio Naukowe. Od teraz będzie jeden odcinek tygodniowo w czwartki. Plus przygotowywane raz na jakiś czas odcinki dodatkowe, seriale tematyczne, wywiady rzeki. Taka zmiana jest konieczna, żeby nieco uspokoić tempo produkcji i móc zwiększyć jej jakość i właśnie móc przygotować coś ekstra. Mam nadzieję, że taką zmianę zrozumiecie. Zajrzyjcie na media społecznościowe, napiszcie na kontakt@radionaukowe.pl, a jeśli chcecie i możecie, to dorzućcie się na patronite.pl, a przede wszystkim sięgnijcie do innych odcinków, czytajcie prasę popularno-naukową, książki, albo po prostu patrzcie przed siebie i zastanawiajcie się nad funkcjonowaniem natury. Cieszmy się tą nauką razem. Do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.